Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, Battlefield 4 to jest materiał, który rozpoczyna nową serię na moim kanale, która będzie poświęcona głównie grom i może będzie z gry dwa filmiki, trzy filmiki, takie luźne granie. Ja to będę tak nazywać, luźne granie. I zabieramy się do akcji. Będę grać teraz klasą wsparcia z bronią główną L86A2, pistoletem M1911. Do tego będę używać sobie jako pomocy M18 Claymore, skrzynki z amunicją i granatu hukowego. Zaczynamy. Długość filmików nie wiem jaka będzie. W przypadku Battlefielda 4 najprawdopodobniej będzie wynosić jedną rundę, może dwie, w zależności od długości gier. Zobaczymy jak się przyjmie ten pomysł. Pierwsza krew, moja. Szkoda, że nie pierwsza krew meczu, ale... No niestety nie dało się tego nie uciec. Bo już miałem mało życia, a on ewidentnie mi heada sprzedał. Szkoda tylko, że tak daleko mnie od tego budynku odwraca. Zobaczycie też jak jestem cienki w Battlefielda 4. No może nie, że tak mocno cienki, ale miałem dość długą przerwę, bo się zajmowałem innymi grami. I trochę, jak to się mówi, zarzewiałem. Nie powiem, z tej broni bardzo dobrze się strzela. Aha, nie wiem czy większość z was na pewno gra w tą grę i wiecie to bardzo dobrze, że ta broń jest częścią niedawnej aktualizacji, która została wprowadzona do Battlefielda 4. Także tej broni wcześniej nie było w Battlefieldzie i mogę powiedzieć ze szczerym sercem, że dość dobrze się z niej strzela. Tylko że jak na klasę wsparcia dodałbym tu ciut większy magazynek. Tak, z te 40 naboi. Za 10 naboi mniej i przy ogniu zaporowym bardzo to utrudnia rozgrywkę. AN, klasy szturmowca. Gramy na mapie wroga transmisja w trybie deathmatchu drużynowego. Jak sobie radzi Battlefield na mojej nowej konfiguracji sprzętowej. Bo powiem wam szczerze, że podczas ostatniej konfiguracji sprzętowej, czyli tej co zmieniałem, to po 2 godzinach grania
niestety były bardzo poważne spadki FPS. Z 70 FPS-ów potrafiło spaść na 10, 10, 5 i tak się trzymało bardzo długo. Ale było to najprawdopodobniej spowodowane tym, że za duże temperatury były. No, temperatura mogła być jednym z czynników. Najbardziej głównym i najbardziej prawdopodobnym czynnikiem, który to spowodował, było to, że był procesor za słaby. Bo większość tutaj rzeczy przejmowała grafika i procesor też dostawał w kość i tam, gdzie nie starczyło właśnie już tej mocy obliczeniowej procesora, była brana moc obliczeniowa najprawdopodobniej najprawdopodobniej karty graficznej. No to jest jedna z moich teorii, ale co naprawdę było, no to nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem dokładnie. Ja Battlefielda mam włączonego, ustawionego na ultra. Wszystkie ustawienia mam na ultra, na najwyższe. Także możecie zauważyć w trakcie oglądania, że mam pewne spadki FPS-ów, ale to jest spowodowane tym, że mam włączony program do nagrywania, który też jako tako trochę obciąża ten procesor. Ustawiony też limiter klatek, także on też nie będzie w płynnych 60 FPS-ach, bo on będzie tak spadać ze 60 na 50, na 40, zależy gdzie będę. Mamy tutaj serwer, gdzie jest 400 kuponów. Wykończyłem. Tak, to jest sam pomysł, co ja. Że ja będę oryginalniejszy i schowam go tak. I się nie rusza i nie widział mnie nawet. Ustawiony snajper do ostrzału. Też jak się stacja przy... O! To już moja mina zadziałała. Trzeba podłożyć kolejną. Jest! Dwóch zabiła. Jeszcze przed śmiercią zdążyłem ją położyć. Trzeba się apteczkę... apteczkę, co ja mówię. Amunicjan. Trzeba móc położyć. O, to jest ringo.
przyda, bo ma bardzo słabą cenę. Zaraz sobie zamontujemy. Będzie łatwiej nam strzelać. Napiszcie w komentarzach pod filmem, jak sobie radzicie właśnie w takie upalne dni, jak są teraz. Jestem ciekaw, czy wielu z was korzysta z wiatraków, czy ktoś jest może oryginalniejszy na klimatyzację. Albo tak jak większość ludzi wyjeżdża po prostu nad wodę. Ciekawy jestem waszych opinii. Trzeci mnie dobił. To jest też dobry serwer, bo nie ma dużo ludzi na nim. Może nie ma przeludnienia aż takiego, wow, aż takiego dużego. Tego. Walka, kto ma mniejszy odrzut w broni. Okazało się, że on ma mniejszy odrzut. Muszę się dostać bliżej gdzieś. Jako epicentrum tej strzelani. Udało się. Strasznego fuksa w tym momencie miałem.
że ta snajperka nie jest dostępna normalnie do wzięcia do klasy. Bo naprawdę się przyjemnie z niej strzela. No i dlatego też, że na dużo jeden strzał, nieważne gdzie, i mamy już Denata. Jeden. Już. Aha. Jeszcze wam powiem jedną ciekawą rzecz. Zastosowałem sobie takie jakby nie wezwanie, tylko takie uatrakcyjnienie gry, które mi się szybko nie znudziła. Otóż, jak jest każda klasa, to w każdej broni, każdej klasy nabijam sobie pierwszą gwiazdkę. I gdy już osiągnę we wszystkich broniach pierwszą gwiazdkę, to wtedy zaczynam od początku i nabijam drugą gwiazdkę. I po prostu tak sobie przyjąłem, jak grałem w Battlefielda 3, taką taktykę, i powiem wam szczerze, że chętnie mi się chce wracać do gry. I polecam wam ten sposób, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Niestety zginąłem przy tym. Stracili. Aj, aj, aj. Właśnie, taki surprise. Z góry i niestety dostałem. Jeden taki, co ci sprzeda heada w najmniej odpowiednim momencie. Czemu wszyscy do mnie nagle zbiegają się? BDWR. Wow, a to co to było? O, mamy jakiegoś cheatera? Wow.
taki perk. Jak był w Call of Duty albo... Właśnie nie pamiętam, czy Battlefield 3 był właśnie taki perk, czy nie. Ale właśnie takie coś by się przydało, bo przy niektórych broniach strasznie długo czas się traci na to przeładowywanie jednak. To już było chamskie tym defibrylatorem. Jeśli zauważyliście na mapie oblężenie Szanghaju, nie ma już drabin prowadzących na górę. Zostały usunięte. Nie powiem, niektórym to się przydawało. Ja też czasami z tego korzystałem. Ale powiem szczerze, że teraz gra jest trudniejsza, bo nie ma już tak, że ktoś wejdzie na górę, zabarykaduje się na górze i tylko stoi na górze i czyści sobie sam dół. W złym miejscu o złej porze, jak zwykle. Wtedy coś czuję, że mecz okaże się przegraną. Tego sprytu
i ilości nabojów, bo gdybym miał na przykład ze 100 nabojów, to już bym zaczął strzelać, jeszcze nie wychylając się dobrze za samochodu. Już bym zaczął pakować, ale... No cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Także na dzisiaj to koniec. Spodziewajcie się więcej takich filmików z luźnego grania. To wszystko. Pamiętajcie, zostawić komentarze, jak radzicie sobie podczas ciepła. I... to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach. Polecajcie mój kanał. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.